Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Mirek Michalski, jestem koordynatorem łódzkiego KODU. Chciałem Państwu powiedzieć, że Adama poznałem niecały rok temu. W pierwszych słowach, jak zacząłem do niego mówić, panie Adamie, on powiedział: Adam, jestem, nie przesadzaj. Pamiętam, że na tym spotkaniu powiedział coś dla nas bardzo ważnego, dla mnie bardzo ważnego. Człowiek z taką historią, z takim dorobkiem, z takim doświadczeniem, z takim intelektem powiedział, że to tylko w was w tej chwili, w KODzie, jest nadzieja, że Polska będzie normalna. Historia Adama, historia ludzi KOD-u, którzy tutaj siedzą. Dzisiaj otwieraliśmy skwer imienia Komitetu Obrony Robotników. Adam uczestniczył w tym otwarciu. To jest historia, która wielu z nas kształtowała. Myślę, że nie będzie przesadą, kiedy powiem, że jest w tej chwili między nami człowiek, który tworzył historię Polski w sposób absolutnie niezwykły. Mam nadzieję, że my podołamy temu i że my będziemy do niego podobni. Chciałem powiedzieć tylko jeszcze, że spotkanie będzie prowadził dr Andrzej Kąpa, historyk, wykładowca akademicki. Chciałem jeszcze podziękować dwojgu osobom. Chciałem podziękować Andrzejowi Trzeciakowskiemu, naszemu przyjacielowi z Warszawy, który przywozi nam tak fantastycznych gości. Fenomenalny człowiek. Nigdy go nie trzeba o nich prosić. Chciałem też podziękować człowiekowi, który spowodował, że w grudniu ubiegłego roku wstałem z kanapy i wyszedłem na ulicę. I na tej ulicy do tej pory jestem. Co prawda matka mi mówiła: ucz się, synu, bo na ulicy wylądujesz. Uczyłem się, a na ulicy jestem. Wyzwolił we mnie i wielu nas ogromną energię i za to mu serdecznie bardzo dziękuję, Mateusz Kijowski. A na koniec tylko uwaga czysto techniczna. Proszę wyłączyć telefony komórkowe. I druga uwaga z prośbą. Proszę pamiętać, że są między nami ludzie, którzy kwestują i zbierają do puszek po to, żebyśmy mieli za co wychodzić na ulicę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że nas słychać. Ja pozwolę sobie zacząć od krótkiego uzupełnienia przedstawienia naszego dzisiejszego czcigodnego gościa. Pewnie pan redaktor wolałby, żeby po prostu powiedział redaktor Gazety Wyborczej, ale sytuacja historyczna w Polsce się w tej chwili zmieniła. Ja wiem, że państwo to wszystko wiedzą, co ja za chwilę powiem, ale po pierwsze, ponieważ jesteśmy transmitowani, po drugie dlatego, że dochodzi do bardzo dużego przewartościowywania historii Polski w tej chwili, to tylko krótko chciałem przypomnieć, że siedzi wśród nas kawaler Orderu Orła Białego, przyznanego przez władze Niepodległej Rzeczypospolitej, niegdyś poseł. Okay.
Adam Michnik to dysydent i kilkakrotny więzień polityczny reżimu komunistycznego. To jest aktywny działacz Komitetu Obrony Robotników. Człowiek, którego działalność dla dobra Polski rozpoczęła się bardzo wcześnie, w okresie licealnym, a jej pierwszym wielkim akordem było relegowanie z uczelni, potem zatrzymanie i aresztowanie w związku z obroną jednego z naszych narodowych klejnotów, czyli dziadów Adama Mickiewicza. Intelektualista, publicysta, redaktor, twórca Gazety Wyborczej i last but not least polski patriota. To trzeba przede wszystkim podkreślić. I teraz proszę Państwa... W tym przewartościowywaniu w nowej wersji historii Polski pisanej przez obóz obecnie rządzący, Gazetę Polską i inne kręgi, miejsce Adama Michnika jest pośrednie, nie ma go wcale, bo pisane jest czarnymi zgłoskami. Moje pierwsze wobec tego pytanie jest, jak pan to odbiera, jak pan na to reaguje? Trochę jak słuchałem tu Mirka i Asi, a potem pana doktora, to się trochę czułem jak na swoim pogrzebie. Dlatego, że na pogrzebie się zawsze mówi o nieboszczyku dobrze, wszystko dobrze. I nie wypada na drodze mówić, że on jest taki czy owaki, nie wraca. Szczerze panu powiem, że ja już niewiele czytam, co tam oni piszą. Gazecie Popowskiej czy u ojca Rydzyka, dlatego że mnie to nudzi. No. To, że jestem złym człowiekiem, to ja to wiem od bardzo dawna. I ciągle, jak to o sobie czytam, to początkowo to mnie utwierdzało w moim przekonaniu, a potem już mnie zaczęło nudzić. No i trzeba czytać o sobie jedno i to samo, ale prawdę mówię. Ten świat się naprawdę zaniepokoił i zdenerwował, gdy Gazeta Polska i ojciec Rydzyk zaczęli mnie chwalić. Dlatego, że oni też mają swoich ulubieńców z środowiska Komitetu Obrony Robotników, Antka Macierewicza, czy na Nańskiego, ale ja bym, szczerze mówiąc, wolał być niekomplementowany przez te media. Teraz przeczytałem niedawno wydaną na nowo książkę mojego przyjaciela z Komitetu Obrony Robotników, Jana Józefa Lipskiego o ONR w Falandze. I sobie przypominając, jak to czytałem taką anegdotę. Ja wiele lat temu byłem sekretarzem Antoniego Słonimskiego. I któregoś razu odprowadzałem go do domu, a za mną szło trzech ubeków. To była taka obsada typu oddech na plecach, czyli mam pół metra, I on tak odnosili go do domu, tam weszliśmy, on tak się spojrzał na nich i mówi, wie pan, panie Adasiu, oni od przed wojny się w ogóle nie zmienili. Więc jak czytam te teksty ONR-owskie, a później te teksty komunistyczne, to też ciągle ta sama matryca. To jest ten sam sposób myślenia, ta retoryka. Przecież to, co ja dzisiaj z wielkim wzruszeniem uczestniczyłem w tym odsłanianiu skweru Komitetu Obrony Robotników. Sobie uświadomiłem, że to, co oni wywiadują o kozie, to dokładnie to komuniści mówili o korze. To jest ta sama mentalność. To jest ten sam typ złego sumienia.
jadu, nienawiści. Więc najprościej mówiąc, tym, co oni piszą, ja się specjalnie nie przejmuję, gorzej moje dzieci, no, zwłaszcza moja córka jest, nie słuchają się, jak oni mówią tak o sobie pisać, ja mówię, że sobie daj spokój, ale się nie piszą, bo jeżeli to im poprawia samopoczucie, ułatwia procesy oddechowe, trawienne, no to nie piszą. Oni wczoraj tu w Łodzi byłem na filmie Andrzeja Wajdy Popowi drogi. To bardzo taki gorzki film, ale robiący wielkie wrażenie, również dlatego, że jest taki te same Andrzeja Wajdy, takiego pańczu wielkiego artysty polskiego kina. I jak to oglądałem, taka scena, jak przemawia mi minister kultury. 1952 rok, on jest zrobiony na Sokolskiego. Jak słyszałem, jak to Andrzej Wajda reżyserował, to myślałem, że minister Gliński powinien starannie obejrzeć i się zastanowić. Zastanowić się. Ja nie wiem, czy on zechce, bo ma rozwyczaj oceniania spektakli teatralnych, których nie ogląda. Jeden z moich przyjaciół, taki krakowski krytyk, mówił w taki sposób nieco sarkastyczny. Mówi, nie jestem na tyle małostkowy, żebym czytał książki, które recenzuję. Pytam o to nie bez kozery, panie redaktorze, dlatego że ja rozumiem, że mógł pan się już zdążyć przyzwyczaić, to już w 1996 roku Jerzy Jedlicki pisał, że prawica chce demilitaryzacji Polski, ale to zjawisko teraz przybrało tak szerokich kształtów. Te próby przerycia historii, zwłaszcza ostatnich 25, ale też i poprzednich dekad, 25 lat historii są tak szerokie, że właściwie nie ma w tej chwili takiej bliskiej nam światopoglądowo traktowania jak autorytet w przeszłości osoby, której by w jakiś sposób nie spotwarzono, której życiorysu by nie próbowano tak przeszukać, żeby przegrzewać, żeby znaleźć cokolwiek, co można by potraktować negatywnie. Wreszcie wymyślenia rzeczy, których nigdy nie było. To dotyczy Tadeusza Mazowieckiego, to dotyczy Władysława Bartoszewskiego, to dotyczy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, całej plejady innych postaci Jacka Kuronia. I wobec tego w tej chwili przychodzi nam się zmierzyć z tym na poważnie o tyle, że spora część społeczeństwa zaczyna rzeczywiście w to wierzyć. Te przesunięcia, przekłamywanie historii, to dotyczy właściwie każdej rzeczy, której by się nie dotknąć. Telewizja, podając informacje o ustawie dezubekizacyjnej, pomija na przykład zupełnie kwestię ustawy dezubekizacyjnej z 2009 roku. Przedstawiane jest to tak, jak gdyby teraz wreszcie zrobiono rzeczy, których rzekomo przez 25 lat wolności nie zrobiono. Zadowolony wychodzący wczoraj z Pałacu Prezydenckiego pan poseł Pięta mówi, że następuje w tej chwili w Polsce koniec Uzbekistanu. Coś z tym trzeba zrobić. Pytanie, w jaki sposób próbować rzeczywistość historyczną przekazywać społeczeństwu, które jest coraz bardziej podatne na manipulacje i w którym ani już telewizja nie jest, mówię o telewizji publicznej, ośrodkiem czy kanałem pluralistycznej misji i sposobem dyskusji, a jedynie przekazywania propagandy, ani już właściwie nie mamy, mamy coraz mniej źródeł i możliwości przekazywania. O telewizji publicznej mówisz teraz kurwiście. W 1968 roku byli tacy dziennikarze, którzy mieli szczególny dostęp do ubeckich materiałów. Jednym z nich był taki znany dziennikarz z Prawa i Życia, Tadeusz Kur. I w odpowiedzi jemu napisał
kurs, który cezura zatrzymała, a ten, ten był zatrzymany kurwie lepiej. I właśnie stało takim symbolem propagandy tego 8 roku, że się wyjątkowo wredny oczywiście ma fanację z zachowaniem mamy obecnie do czynienia. Jeżeli prokurator z Stanu Wojennego Piotrowicz jest bohaterem niepodległościowym, agentem Lech Wałęsa, to znaczy, że tutaj zostały przekroczone wszystkie granice. Ale przecież pamiętamy przecież, przynajmniej my historycy, że propaganda endecka pisała, że Piłsudski w 20 roku miał tajną linię telefoniczną z Kremlem i z nim uzgadniał swoje poczynania. Za czasów, kiedy ja zdawałem maturę, historia, polska historia powszechna, a znaczy bardziej brutalnie zakłamywana, niż dzisiaj i wtedy byśmy na to musieli odpowiadać w ten sposób. Oczywiście była wolna Europa, była emigracja tego momentu też i podziemny byliśmy. Ja myślę, że oczywiście środowiska humanistyczne mają obowiązek ogromny historyczny. W Warszawie było taka spotkanie dyskusyjne historyków najnowszych, tak powiem. No nie byłem za granicą, ale mi koledzy, że ci zwolennicy lepszej zmiany zostali tam zrobieni na molady, na miasto. Wciąż mamy wielu uczciwych i odważnych historyków i chodzi o to, żeby z nimi gadać, żeby ich książki upowszechniać i przede wszystkim, żeby uczyć czytelnika czy słuchacza myślenia takiego, że ani historii, ani w życiu nie ma niczego jednoznacznego. Nikt nie może powiedzieć, że jest posiadaczem prawdy absolutnej. Ale to nie znaczy, że wolno kłamać. Można się mylić, ale kłamać nie może. No, rzeczywiście to są tutaj rzeczy dość zdumiewające i oburzające, jeżeli na wystawie w rocznicę przyjęcia Polski, to na to nie ma fotografii do Jarosława Geremka, który podpisywał to po prostu, to wszyscy widzieli. To już jest taki horror, że tego nie ma to wyobrazić, bo jeżeli mamy do czynienia z kłamstwami tak oczywistymi, powtarzanymi w kółko, to zarówno historia, jak i naszego czasu. No jak można na serio mówić, że rzeczywiście, że w tym był zamach, były smoleńscy, jeszcze dobijali tych historyków, którzy osadzeni. No to chore jest, to po prostu chore. Ale mnie się wydaje, że ci adwokaci dobrej zmiany, oni wszystko wiedzą, oni jednej rzeczy nie wiedzą, że Polacy to jest taka wspólnota, często emocjonalna, często porywcza, często naiwna, ale to jednak nie jest naród idiotów. I bez przerwy Polacy nie pozwolą z siebie robić idiotów. Więc w tym sensie ja zachowuję spokój ducha. Nie mam żadnej wątpliwości, że oni muszą skręcić kartę, to pewnie jest.
Wajda zaprosił na drinka, jajaska, kurajenie. Ja teraz przyszedłem do niego, taki znakomity lekarz, szczeknik już nieżyjący. Niestety wspaniały człowiek, on był rektorem Akademii Medycznej w Krakowie. Właśnie go wyrzucili, bo gdzieś tam student powal jakiś oteś. Ja do niego mówię, panie proszę, pana powie, co będzie teraz? Mówi, pan Nowy, pan Jacy, pan Adam. Ja myślę, że wy wiecie, że wy powiecie. Pamiętajcie, bo my wiemy, my tylko nie znamy szczegółów. To jest summa summarum optymistyczny scenariusz, z tym, że jeszcze pozostając przez chwilę na etapie smutnej diagnozy, zakłamywanie odbywa się nie tylko na etapie faktów, odbywa się też na trudniej wykrywalnym, przy takiej skali propagandy oczywiście łatwiejszym, ale trudniej wykrywalnym językowym poziomie. Język, który mówi nie tylko telewizja, w której ostatnio dowiedziałem się bodajże przedwczoraj w dzienniku telewizyjnym rządowym, o tym, że Platforma Obywatelska to jest radykalna opozycja. I to słowo padło parokrotnie, specjalnie podkreślone. Używanie nagminnie słowa lewactwo, które ma właściwie zdefiniować wszystkich, którzy są na centrum i na lewo od obozu dobrej zmiany. Czyli właściwie bardzo szeroki wachlarz bardzo różnych światopoglądów. Warholstwo to przeciwstawienie obozu patriotycznego i obozu antypolskiego. To słowo też pada. Mam wrażenie, że w efekcie ubocznym to nas też spycha w pewnego rodzaju matnię. To znaczy, nawet kiedy zastanawiamy się, dlaczego nie ma jednego lidera opozycji, dlaczego nie potrafią się dogadać, ja rozumiem, że w niektórych sytuacjach powinni, ale przecież ostatecznie to nie jest tak. My chyba nie powinniśmy się dać zepchnąć do takiego rogu, w którym stwierdzimy, że jest albo tylko obóz dobrej zmiany, albo cały jeden obóz unilateralny o jednym zestawie poglądów. Tam jest tak bardzo szeroki wachlarz poglądów, który jakoś trzeba reprezentować, jednocześnie sprawnie działać. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Bo z tym, mam wrażenie, że z tymi językowymi przekłamaniami znacznie trudniej walczyć. One się przyklejają bardzo. Ja szczerze, przyklejają się, tylko znowu chcę powtórzyć. Ta retoryka, że jest obóz patriotyczny i obóz zdrady na narodowy, to jest retoryka bolszewicka. Ja pamiętam, wszyscy, którzy nie podzielali zachwytu dla Frysza Bieruta, Gomułki, Gierka czy generału, wszyscy to był jeden wielki obóz zdrady opłacany przez, nie wiem, imperialistów zachodnio-niemieckich, amerykańskich, izraelskich, na domojaki. To wszystko było. W tym sensie PiS nie wymyśla nic oryginalnego, oni są mało kreatywni, tak powiedziałbym, po prostu powtarzają po prostu. Natomiast myślę, że to, co pan mówi, że tego jednego przywódcy nie ma. Tak jest to, że przywódca się zawsze, to my historycyjemy przecież, znajduje się wtedy, taki mężczyzna jest potrzebny. Jeszcze na początku sierpnia 80 roku nikt nie wiedział, co to jest Wałęsa. Związkiem środowisk bardzo elitarnych literacji nie wiedział, co to jest Handel. W Rosji na naglach zjadł z pudełka jako przywódca narodowy, pojawił się aparatczyk ze Swierdłowska jest. Więc to jest nieoczekiwane i tym się nie przejmował. Natomiast z kochaniem i języka to jest oczywiście tak. Tylko wie pan, język kłamie głosowi, a głos myślą kłamie. Przecież to jest z naszych wielkich poetów romantycznych. My Polacy mamy w kościach rozpoznawanie tego typu oszustw. I prędzej czy później, ja twierdzę, że prędzej niż później,
Oni zostaną złapani za rękę, że kłamią jak najemni po prostu. Czasami mnie się zdaje, że oni kłamią już tylko po to, żeby nie wyjść z prawy. Bardzo dobrze. Ale są takie rzeczy, których się skłamać nie da, moim zdaniem. To znaczy, nie mogą opadać się o zdrajca, o tym i o tak. Ale jak się ma dwie lewe ręce i się nie umie nic zrobić, a to jest ich przypadek, to się nie wytłumaczy, to oni sprawnie są w stanie rządzić państwem, rządzić się gospodarką. Oni umieją rzeczywiście jedno, psuć. Psuć oni mają wszystko. Czego się dotkną, to król Minas na odwrót, jak pan pamięta. Widać to złoto, czego się oni dotkną, tego zawsze zrobią głupno, to nie może być. Przyjrzyjmy się w takim razie może nie tym, którzy działają i którzy zamieniają, ale tym, którzy to aprobują, czyli całkiem dużej części naszego społeczeństwa, która jest w stanie przełknąć wszystkie nieprawości, wszystkie akty psucia państwa, podważania wydawałoby się fundamentalnych wartości, łamanie konstytucji notoryczne. Właściwie, jeżeli by zapytać, mają jeden argument, a PO co robiła? No i to właściwie zamyka wszystko. To nawet jeżeli by zestawić działania w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego, o czym pewnie jeszcze chwilkę będziemy potem rozmawiali, to przecież się nie da porównać skali tego, co zrobili jedni, tego, co zrobili drudzy. Czy to, co w ciągu roku stało się z tą instytucją, właściwie przewyższa wszystkie inne zła. Ostatni akt tego dramatu zadział się wczoraj. Pewnie też o tym będziemy rozmawiali. Dlaczego spora część Polaków jest w stanie przełknąć wszystko i nadal udaje, że to jest właśnie najlepsza wersja Polski, której by chcieli? Spór między nami polega na tym, że pan twierdzi, że ta szklanka jest do połowy pusta, jakby że jest do połowy pełna. To znaczy, ja widzę opór, oczywiście to jest wielki, to jest oczywiście dzieło koru, ale pewnie sobie też szczerze, że ten bunt posłów, ten grudniowy, pokazuje też, że istotny potencjał ma opozycja parlamentarna. I ja wierzę, że go będzie wykorzystywać aktywniej i rozumniej. Jednak Janusz Lewandowski, eurodeputowany z Platformy, to wspaniałe przemówienie w Parlamencie Europejskim. O co mi chodzi? Ja twierdzę, że opór w Polsce jest, on wcale nie jest mały. I co więcej, on jest skuteczny. I to widać na kilku przykładach, że gdyby nie akcje i marsze Komitetu Obrony Demokracji, to by nie było tego rozbudzenia, które z czasem wytworzyło ten czarny marsz paparazzowy. Przecież jednak oni zostali zmuszeni do tego, żeby wycofać się z tej kompletnej barbarzyńskiej, tego projektu barbarzyńskiej ustawy antyaborcyjnej. Mnie się zdaje, że jeżeli popatrzeć, jak się zachowuje się wszystko historią, muszę powiedzieć, że oczywiście jest trochę tych takich propagandystów, którzy udają historyków, ci autorzy biografii Lecha Wałęsy, co tam siką do Chrzcielnicy, czy te wszystkie Cenckiewicze i tak dalej,
Ale to jest w gruncie rzeczy kompletny margines. Jeżeli pan, pan spojrzy na prawnik, oczywiście zawsze się znajdą tacy prawnicy, którzy udowodnią, że pies jest kotem, prawda? Natomiast generalnie rzecz biorąc, środowisko prawne się zachowuje znacznie odważniej niż kiedykolwiek w swojej historii. Ja z tego, co ja pamiętam, że z moich czasów uniwersyteckich i potem, to było środowisko dodatkowo konformistyczne. Teraz nie. A to się sprawiają, to wybitni prawnicy, łącznie z takimi, którzy byli sympatykami prawej strony. To jest to Strzemnosz, to Scholz, że ten taki konstytucjonalista, który był długi czas, bronił i popierał Kaczyńskich, że się odgłosił nazwisko, ale to jest imponujące, imponujące. Teraz, jeżeli, oczywiście zawsze pada ten sam argument, że na naszych kogo jest mało młodych ludzi. To jest tak, to jak na przykład bierności. Otóż po pierwsze, jest ich coraz więcej, tak przynajmniej tak wygląda z mojego oglądu. Ja przyszedłem z Sylwestra po celi, to większość tłumu to byli młodzi ludzie. A po drugie, zawsze taką anegdotę. Czym się różni jabłko od bolszewickiego dygnitarza? Jabłko jak dojrzewa, to spada. A bolszewicki dygnitarz na odwrót. Jak spada, to dojrzewa. Otóż trzeba dostać w kość samemu, żeby zrozumieć, że ta baza nie zagraża. Dla młodych ludzi trybunał konstytucyjny, że nawet to, że zlikwidowano to rozdzielenie ministra sprawiedliwości prokuratorialnego, to jest abstrakcyjna rzecz. Natomiast oni oczywiście poczują konkret, dlatego że ta władza im się zacznie pakować do łóżka, do biblioteki, do księgozbioru, do wszystkiego. To jest, oni chcą zrobić w Polsce państwo putinowskie. I tak robią, tak robią. Więc z jednej strony to jest taki mechanizm, który się będzie toczył. Ja nie przewiduję jakiegoś oprzytomnienia u Kaczyńskiego. On się nie zatrzyma. On to jest tak rower, on musi jechać. Jak się zatrzyma, to wywraca. Nie ma co. No się nie zatrzyma. Z drugiej strony to będzie nieuchronnie generować opór. To przecież to jest. Ja sporo jeżdżę po Polsce zaproszony przez Komitet Obrony Demokracji, on jest już statystycznym ochronnie wdzięczny. Ale ja wszędzie widzę, tak jak tutaj, nabite sale. To kiedyś, a to było nieprawdopodobne. Przyszli byli jacyś ludzie, którzy chcieliby zobaczyć takiego swojego, co ma dwie trąby, czyli pięknika, ale nie było tego napięcia, temperatury, emocji, którą przywołują codziennie do życia postępki tej władzy. I ja spokojnie jestem, że oni nie wygrają wyboru. Pod jednym oczywiście warunkiem. Oni przez ten rok im nie rośnie. To stoi w nich. Oni nie dostali premii za rządzenie, za zwycięstwo i tyle. Natomiast może coś innego. Opozycja może przegrać. Jeżeli liderzy opozycyjni z Platformy, i z Nowoczesnej, i z Kodu
lewicy, którą próbuje cementować pani Nowacka. I jeżeli oni się nie dowiadają, że są w historii sprawy ważne, ważniejsze, najważniejsze i zasadnicze. Zasadniczą rzeczą jest odsunięcie PiS-u od władzy. Wszystkie inne, partykularne i zrozumiałe cele i interesy, one muszą być temu podporządkowane, nie może być inaczej. Dlatego, że im dłużej PiS będzie rządził, tym bardziej Polska będzie stała się chorym człowiekiem Europy. Polska była wzorem, była przykładem pozytywnym na udaną transformację, mimo że też wszyscy wiemy, jak tutaj żyjemy, że nie wszystko takie wspaniałe robi. Wiele rzeczy się nie udało, wiele rzeczy zostało zrobione źle, ale to zaniedbane. Ale to jedna, bo najlepsze 25 lat w Polsce to jest ostatnie 400 lat. No to nie ma powiedzieć, że to jest detektorowe państwo, czy Polska wyjmie, bo to są drewnie po prostu. To są obraziłe drewnie. Przecież oczywiście trzeba się zastanowić, dlaczego w tych wyborach taki sukces miał PiS. Otóż wielokrotnie usłyszałem takie dyskusje, gdzie mówiono, że tam, że na to, że Polski jest winien, na to, że Platforma jest winna, na to, że tamto, ja tak nie mówię nic. Tacy ludzie jak ja są winni. Dlatego, że myśmy zachowali się po megalomańsku, arogancko. Myśmy uznali, że to jest niemożliwe, żeby Kowalski nie wygrał z Dudą. Ja pamiętam sobie, to pozwoliłem w telewizji na jakiś taki żart, który potem był mi słusznie od tego czasu mi wytykany za bezczelność. No tak rzeczywiście było, to nie wiem, głupotę. Niemniej jednak prawda jest taka, że wtedy tacy ludzie jak ja właśnie, zamiast siedzieć, czytać, nie wiem, Kartezjusza i pić wódkę, pojechali w Polskę i tłumaczyli od miasta do miasta, od gminy do gminy, co nam się szykuje, to w moim przekonaniu, no, Duda by nie wyrósł Kowalski, bo to tam nie duża różnica. A kiedy wygrał, to dało nową dynamikę kampanii PiS-u. A także tutaj ja nie jestem skłonny do zrzucania winy na kogokolwiek, dlatego się sam mówię, bo smutny i sam pewien winy. Natomiast to nie znaczy, żebym ja dzisiaj uważał, że to nasze społeczeństwo, że nas godzą, a się nie godzą. Jeżeli tu w Łodzi na Szarny ma być 10 tysięcy ludzi, to znaczy, że się godzą, znaczy, że się nie godzą. Moje następne pytanie musi być związane z tym, co pan teraz powiedział. Jeżeli zasadniczym celem jest odsunięcie PiS-u od władzy, to jak to zrobić, jeżeli jednocześnie jesteśmy wyznawcami ładu konstytucyjnego, państwa prawa, demokracji liberalnej? Jak to zrobić? A moim zdaniem trzeba wygrać wybory. Najpierw samorządowe, potem europejskie, potem parlamentarne, potem prezydenckie. Po prostu trzeba je wygrać. Oczywiście trzeba mieć taki podstawowy korpus postulatów. Dlaczego, co bym nazwał roboczą koalicją demokratyczną? Dlatego, że idąc osobno, moim zdaniem opozycja się będzie dawała rozgrywać przez Kaczyńskiego. I to zresztą już widać, że ich technologia polega na tym, żeby opozycja.
pozycja zajmuje się sobą, żeby podgrzewać konflikty wewnątrz opozycji, ale to jest stara metoda służb specjalnych. W Moskwie w 2001 roku chyba na moi rosyjscy przyjaciele, którzy byli mądrzejsi ode mnie i nie mówili kim Putin, ja z Uzerem, a my nie mieli ludzi i nie mówili mi Adam. W Rosji już nie ma polityki. W Rosji są już tylko operacje służb specjalnych. To jeżeli się przyjrzymy teraz, co oni wyczyniają z współobecnym Mateuszem, a już prokurator już wchodzi, jak on teraz starszy prokuratorem posłów, jak z Jusiem Pipiniowym. Wszystko to razem wskazuje, że Polska wpadła w łapy grupy naprawdę niebezpiecznej. Naprawdę niebezpiecznej dla przyszłości naszego kraju. W tym sensie i trzeba odsunąć. Ja osobiście się boję scenariusza Majdanu. Ja się boję. Dlatego, że moim zdaniem Kaczyński nie będzie miał tych zahamowań, które miał i Janukowicz, że przez pierwsze 10 dni nic nie robił, to po tym kazał strzelać. Kaczyński ma poczucie misji. To jest skrzyżowanie fanatyzmu z cynizmem. To jest to poczucie, że Polska jest bezpieczna i na dobre to tylko wtedy, kiedy on rządzi. I w związku z tym on tej władzy będzie za każdą cenę. W tym sensie bardzo tego scenariusza Majdanu boi. Ale Małęsa powiada, że jeżeli oni się nie cofną, to oni mogą do tego doprowadzić. To jest piekielnie niebezpieczne. Więc moim zdaniem tak, trzeba zakładać, że ich się da odsunąć od władzy drogą konstytucyjną. Wybory, respektowanie prawa i tak dalej. Natomiast trzeba mieć w tyle głowy i jakiś scenariusz B, że nie jest wykluczone, że oni przejdą wprost do budowy koalicyjnego państwa. Na razie to, co ja widzę, to jest taki model putinowo obama, jak na razie. Ale mają pierwszy raz taką dobrą konstelację międzynarodową. Tak, to dobry nie mieli nikt. Tu Putin, tu Orban, tu uchodźcy, czyli Unia Europejska w kryzysie, tu Brexit, i też Trump. Po prostu nieszczęścia chodzą parami. Ale czasy, szczęście też może być wpadło. Ja myślę, że jeszcze przez pewną część naszej rozmowy to będzie tak, że ja będę nieco bardziej pesymistyczny. Pan redaktor bardziej optymistyczny, no to dobrze, bo to pan jest gościem i to pan ma nas optymizm zaszczepiać. Ale chciałem zapytać o taką rzecz, czy my trochę nie stwarzamy wielkiego Kaczyńskiego? Czy to nie jest tak, że my sami przydając mu jeszcze większą wagę niż tą, którą ma jako lider swojego obozu i władca marionetek, czy my nie zwiększamy jego ego i jego pozycji w obliczu społeczeństwa? Antoni Dudek, wybitny przecież historyk, powiedział ostatnio w okolicach Świąt Bożego Narodzenia: uważam, że jest Kaczyński tym politykiem, który wywarł największy wpływ na nasze 27-lecie. Jako jedyny przetrwał na scenie politycznej i zbiera teraz owoce swojej wyjątkowej konsekwencji. Ale przecież nie jest tak. To nie jest jedyny polityk, który jest przez cały czas na scenie. On wcale nie sprawował władzy przez większość tych 27 lat, o co ma zresztą do nas wszystkich pretensje. Natomiast, no właśnie, czy to nie jest tak, że my, choćby wołając na demonstracjach skandowanie osobiście, przecież sam to wołałem, osobiście do niego skierowane, wszyscy wiemy jakie, czy my w jakiś sposób nie przydajemy mu jeszcze więcej wagi, niż on w istocie ma w swoim obozie i w skali polskiej? Oczywiście pana pytanie jest ocenne, znaczy
jak mi się wydaje. Otóż mi się wydaje, że nie. Że nie przytajemy, że on rzeczywiście na szczęście Polski osiągnął ogromny sukces. On potrafił jako pierwszy na taką skalę zintegrować obóz, który jest sklejony z nacjonalizmu, populizmu, prowincjonalizmu, szowinizmu, ksenofobii, a jednocześnie takiego nacjonalkatolicyzmu. I takie tendencje w Polsce zawsze były. On potrafił zorganizować taką wspólnotę karmową. I pokazał, że każdy, kto spróbuje coś robić na boku, jest nawielizowany. Czy to był Marek Jurek, czy to był Ludwik Dolny, czy to był Gwiazdowski, czy ten Zaleski, też wiceprezes, czy Ziobro i Kurski. Więc ja jestem zdania, że rzeczywiście do tej strony ja nie uważam pan za wybitnego historyka, bo tu akurat on ma swoją rację. W jakimś sensie on był taki ważny, że on jakby wstrzykiwał w polski organizm te wszystkie jady nienawiści, ksenofobii, wrogości, nietolerancji, agresji, kompleksu i mściwości. I w tym sensie on był ważny, dlatego że on był wybitnym trucicielem. On zatruwał polską debatę konsekwentnie od lat. I jak dzisiaj patrzymy, że jednak te 30% takiego dość żelazny elektorat w tej chwili, no to to jest prawie co trzeci Polak. No to nie jest to. To jest olbrzymia siła i ktoś, kto potrafił taką siłę zbudować, ma. To jest tak, czy w pewnym momencie nie padło by było, że ktoś między 22 a 42 rokiem najważniejszym politykiem Italii był Mussolini. No był, oczywiście, no, że Bajat, że to, że tamto, no niemniej jednak on Italią rządził. W jedną wojnę, w drugą wojnę, w trzecią wojnę, nie wiem, on rządził. Doprawił Italię do klęski, ale w Polsce rządzonej przez Kaczyńskiego też nie jest w gwiazdach napisany sukces, ale dzisiaj on ma sukces, dzisiaj on rządzi. No to prawda, może się mówi, że jego demonizujemy. Nie, on ma realny, wymierny sukces. I to jest dlatego właśnie dla Polski jest człowiekiem tak bardzo niebezpiecznym. I on naprawdę nas może skutecznie odwrócić ten sukces, niepełny zgoda, ale jednak sukces 25 lat. Oczywiście można mówić, że jego zwycięstwo jest rezultatem tego, co się złego działo poprzednio. Ale nie tylko. Mnie teraz spytał, rozmawiałem z brytyjskim dziennikarzem z Financial Times, dlaczego Polacy głosowali na PiS. Rozświeczył mnie. Mówię, a dlaczego ci wszyscy głosowali na Brexit? Z tego samego powodu, że głupoty po prostu. Tak mówię, to powiedzieć.
Brytyjczyków, którzy głosowali na Brexit, to nie byli tylko sami głupi. Mieli jakieś powody, bo Niemcy też mieli powody głosując na Hitlera. Na pewno jakieś powody mieli. Niemniej jednak w sumie się okazało, że głosowanie na Hitlera było głupotą. I było głosowanie za Brexitem było głupotą, i za Trumpem było głupotą, i za PiS-em też było głupota. Jedno, co jest pocieszające, to jest jak ja spoglądam na Ludwika Dorna, to ja widzę, że pisizm, a polska salona jest uleczalna. Wystarczy odejść od PiS-u i Dorn, jak zwierzęta w Wigilię, przemówił ludzkim głosem. Opus, który pan redaktor przed chwilą scharakteryzował, ta sklejona prawica ma takie dwie charakterystyczne cechy. To znaczy pierwsza to jest to, że to jest taka prawica bez kinderszczuły, bez komifo, nawet bez umiejętności posługiwania się literacką polszczyzną, bez takiego starego arystokratycznego koloru dawnych konserwatystów. To jest jedna rzecz. Ale druga to jest taka, że oni jakby nie atakowali innych, jakby nie destruowali, jakby nie rzucali błotem na prawo i lewo, zawsze postawią się potem w roli ofiary. W roli ofiary. Zawsze postawiam się w roli ofiary. To znaczy kazus Krystyny Pawłowicz chociażby, która atakuje przez swoje Twittery, przez swoje wypowiedzi publiczne bardzo wiele grup albo indywidualne osoby od lat, po czym kiedy od grona ludzi, przecież nawet niekoniecznie z kodu, bo to już było po zamknięciu demonstracji, usłyszy parę cierpkich słów, no to wtedy okazuje się, że nie jest ofiarą rozwydrzenia opozycji. Dlatego tak trudno jest walczyć z tym obozem na merytoryczne argumenty. Oni zawsze siebie postawią w roli ofiary, oderwanej od władzy przecież nielegalnie, niesłusznie w 1992 roku, Jana Olszewskiego. I właściwie w każdej sytuacji później, kiedy próbowano w jakikolwiek sposób z nimi rywalizować czy ich krytykować. To by oznaczało, że właściwie merytorycznie, jakbyśmy nie próbowali przekonywać, to jesteśmy przegrani. A jednak wciąż wierzę, że gdzieś w którymś momencie rozmowa jest potrzebna. Przynajmniej z częścią elektoratu. No, absolutnie rację, że z częścią elektoratu rozmawiać trzeba. Zwłaszcza, że powtórzę, bo powiedziałem przed chwilą, że ta choroba jest uleczalna. Oczywiście niektórzy zapadli na nią tak głęboko, że są to już przypadki nierokujące nadziei. Co? Nie, absolutnie. Eutanazja? Nie, ale to już tak. Oni już to tak z narkotykami. Oni już przeradkowali. I to już jest wtedy zachowane, to już medycznie nie wytłumaczalne. Otóż oczywiście, że to jest ta technika. Oni mówią, my jesteśmy partią prostych Polaków, którzy byli dyskryminowani, wykluczeni i tak dalej. Otóż to jest oczywista nieprawda i to, że to jest nieprawda, to się pokazało gołym okiem właśnie w tym kryzysie grudniowym w parlamencie. W parlamencie stało się jasne i pod parlamentem. Kto po której stronie jest i kto stoi tam, gdzie stało zoną. To jest kompletnie oczywiste. Znaczy, już od tej chwili oni są oni. To już nie jest, partia prostych. Oczywiście będą w sposób dość nieodpowiedzialny składali obietnice, zwłaszcza socjalne, ale znowu tutaj trzeba powiedzieć, tutaj nawiązuję do tego, co pan mi mówił o rozmowie z elektoratem, trzeba tu powiedzieć jedno, że jakiś brak wyobraźni po drugiej stronie też był. Bo nawet nie chodzi o to, ja nie chcę dyskutować, czy nasz budżet stać na 500+, czy nie stać,
najważniejsze obozy. Jędrzej Pruszka powiedział ten burmistrz ze Skórzka, chyba pan Biedr. On sam prezydent, tak. On powiedział tak, że ci ludzie nie tylko, że dostali te kasy, co nie jest źle, jak to ma trójkę dzieci, no to jest to istotny zastrzyk, ale przede wszystkim oni zobaczyli raz pierwszy od dawna, że dla kogoś są ważni, że ktoś o nich myśli, ktoś się z nich zdaniem liczy, że dla kogoś są podmioty. I wydaje mi się, że to jest pewna lekcja, którą polska demokracja jako całość musi przerobić. Być może potrzebny był inny język, natomiast z tymi ludźmi, gdyby z tych ostatnich 8 lat, w sumie udanych, to było w sumie udanych 8 lat. Ale gdyby tam był ktoś taki jak Jacek Kurek, kto potrafił trafić do wyobraźni. Żeby jakby, no dlatego, że tam w gruncie rzeczy zwyciężył ten taki dość suchy język, który się sprawdza w każdej kalkulacji ekonomicznej. A to jest stale moje debaty z Leszkiem Balcerowiczem, który ogromnie są cenny i uważam, że jego zasługi ogromne są, ogromne. Jego zasługi dla Polski ogromne są. Niemniej jednak on uważał, że jest input, bądź output, i że nie ma gorszej rzeczy niż dziury w systemie podatkowym. Wszystko ma się równoważyć. I to jest coś, co też się zgadza w rachunku ekonomicznym. Ale rachunek społeczny, polityczny musi być nieco inny. W rachunku politycznym się liczą emocje, marzenia, tęsknoty, kompleksy. To jest ważne. I tego jakby w tej racjonalnej myśli zabrakło. Oczywiście, kiedy ja słyszę, że Tusk miał filozofię ciepłej wody w kranie, ja się wściekam wtedy i odpowiadam, że ja sobie to bardzo cenię, bo sam spędziłem kilka pomieszczenia, gdzie nie było ciepłej wody. Niemniej jednak jest coś takiego, co ludzie potrzebują, zwłaszcza w momencie kiedy takiego zachwiania tożsamościowego. W tej chwili coś takiego obserwujemy, to jest i globalizacja, i rzeczywiście pewien taki chaos, właśnie i Brexit, i Trump, i Węgry, i Grecja. Oburzeni w Hiszpanii i Marine Le Pen na pierwszym miejscu są w sondażach we Francji. W tym momencie człowiek potrzebuje zobaczyć jakiś sygnał, że ktoś dba o jego bezpieczeństwo. I tego moim zdaniem zabrakło. To jest to miejsce dla rozmowy z elektoratem. Dlatego, że ten elektorat, w tej części przynajmniej, się nieuchronnie rozczaruje do PiS-u. Nieuchronnie. I to jest pytanie, być może najważniejsze dla demokracji Polski. Że ten rozczarowany elektorat nie pójdzie do narodowców. Czy w Polsce się nie zainteresował się na Węgrzech? Gdzie główną partią brzezińską i obliczy partia właściwie faszyzująca. Trzeba tak to zrobić. I jak ja patrzę na narodowców, i jak patrzę, jak PiS ich toleruje, jak publicznie bagatelizuje, tak, tym razem de facto Kaczyński otwiera bramy faszyzmu. Ja nie wiem, że on jest faszyzmem, ale otwiera i bramy. On
on jakby przyzwala na tolerowanie tego, co jest faszystowską retoryką, a czasem już nie tylko retoryką. Jednak jeżeli Białymstoku rektor wydaje komunikat, żeby wieczorami kolorowi studenci nie chodzili po mieście, to jest cholernie niepokojące. Oczywiście ja jestem z temperamentu optymistą i ja uważam, że tak jak od Polski rozpoczął się upadek komunizmu, tak od Polski się zacznie upadek dobrej zmiany. Dlatego, że w Polsce jest bardzo silny potencjał demokratyczny i to pokazał KOR. To jest ta największa zasługa KOR-u. To jest ta rewelacja, którą KOR objawił na wszystkim. Że nie jesteśmy sami. Mnie nie było, wie pan, jak właśnie KOR powstał, to ja byłem na stypendium w Ameryce i wszystko obserwowałem przez internet. I zobaczyłem te manifestacje, to za nie mówiłem. Ale w internecie to jeszcze to obrazki. Przyjechałem na początku maja i mój kolega redakcyjny Jarosław Kukurski, to jest ten dobry Kukurski, czyli Abel, a nie Kai. Otóż Jarek mówi, Adam, nie ma co gadać, za dwa dni masz kokonu i masz iść tam. Ja początku nie wiedziałem, gdzie idę w ogóle. I tam się wyciągnęli mnie tam na podium, tam i Mateusz, i inni, dlatego ja ciągle tak, a potem normalnie w tłumie. Oczywiście publiczna telewizja wyszperała mnie i potem pokazali w telewizji, co za towarzystwo, to się pokazuje, to każdy widział. I co uderzyło mnie? Atmosfera. To był taki klimat, jak ja zapamiętałem z pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła I. To się odblokowało. Że ludzie życzliwi, uśmiechnięci, pogodni śladu nienawiści, śladu w ogóle. To jest zupełnie inna moralna, duchowa temperatura niż na tych marszach, na narodowców, na tych partajach PiS-u. Zupełnie inaczej. I to nie tylko, i ja zobaczyłem. To Polska odnota zobaczyła samą siebie. A Polska już nie przegra z PiS-em. Tu się na pewno zgadzamy, ja czuję to samo na tych demonstracjach i to wynika między innymi z faktu, że ludzie, którzy zaangażowali się w KOD i którzy tak naprawdę są KOD-em, to są ludzie, którzy bardzo często wcześniej w ogóle w polityce nie działali, którzy nawet i teraz, nie działając szerzej w polityce, angażują się w KOD na zasadzie wolontariatu, poświęcając swój własny czas po to i na tym się skupiając. Oni patrzą uważnie na to, co się dzieje na scenie politycznej, nie do końca mając ani wpływ, ani przełożenie, ale idą i zmieniają świadomość. Swoją własną nawzajem otoczenia. Natomiast gdy idzie o to, co pan redaktor powiedział, gdy idzie o 500+, to chyba tutaj opozycja postępuje dosyć mądrze. I nie sądzę, żeby to było tylko postąpienie taktyczne. To znaczy nikt nie mówi, że ten program będzie usunięty. Owszem, wszyscy podkreślają, że będzie podtrzymany. Co najwyżej będzie w pewien sposób zracjonalizowany, tak żeby był jeszcze sprawiedliwszy. Natomiast i pod tym względem opozycja postępuje, wydaje się, prawidłowo. Natomiast no nie abstrahujmy od sytuacji obecnej, politycznej. Zerknijmy na chwilę obecnych dni. Zerknijmy na chwilę do Sejmu w skali ostatnich parunastu, parudziesięciu dni na kryzys, który się zadział. Tu cała masa pytań oczywiście, czy Polska ma budżet, czy nie ma budżetu. Czy to jest dobry moment na taki kryzys, czy nie ryzykujemy, że rozpoczynając kryzys po tym, co się stało z posłem Szczerbą, czyli relatywnie błahego w stosunku do tego, co się działo jakby z Trybunałem Powodu,
narażamy się na to, że część społeczeństwa po prostu nie będzie w stanie zrozumieć przyczyn. Czy nie lepiej na przykład przygasić na chwilę i poczekać do następnej rzeczy, bo przecież nie trzeba czekać wielu miesięcy, żeby znowuż doszło do złamania konstytucji. Przykro mi jest to mówić, bo nie chciałbym, żeby to się działo, ale przypuszczam, że się to w Polsce stanie w ciągu znowuż paru miesięcy i wtedy jeszcze raz wyrazić jeszcze głośniej, może jeszcze bardziej udanie, lecząc się już po tych nieudanych działaniach pomiędzy opozycją, czy wyciągając wnioski. Czy może wtedy będzie to sposób na ostrzejsze, lepsze podpowiedzenie społeczeństwu, o co tak naprawdę nam chodzi? Mi się wydaje, że to jest właśnie to jest zaskakujące. Dlatego, że pan przecież jest historykiem, tak jak ja przynajmniej z wykształcenia jestem historyk wierzący, chociaż nie praktykujący. Otóż nie da się reżyserować wylewu rzeki. Strajk stoczni się zawsze było do zwolnienia jednej sudnicowej, ani Walentynowicz. Kto był w stanie przewidzieć, że to się rozleje na całą Polskę? Nie było takiej mowy. Otóż tak samo jest tutaj. Czy tutaj nikt nie wzywa do działań ostatecznych? A ja osobiście jestem zirytowany tą pasywnością opozycji, zresztą i w Sejmie, i w Europarlamencie. I to, że ta pasywność zostaje cząstkowo przełamana, odrzucona, to ja oceniam pozytywnie bardzo. Jeżeli PiS mówi, że PPO to jest opozycja, jaka? Totalna. Totalna to na pewno nie jest. A radykalne, ja miałem wrażenie w finale, że za mało radykalne. Że oni byli prezydentami. Ja nie mówię o przemocy. To rzeczywiście nie. Ja byłbym przeciwny absolutnie i to bym odradzał. Ale jeśli chodzi o sposób mówienia o tej władzy i czym to grozi, to tutaj już może być, że na początku na Nowoczesna robiła wrażenie lepsze. Jak przy tam momencie, po prostu opuścili salę, a tamci się awanturowali. W postaci pytania, ale pytania były takie, że każdy znał odpowiedź, jak ten anegdocie z Józefu Bosowickiego. Dziś pytanie, jutro odpowiesz. To popatrzmy w takim razie w szerszej skali. W ramach tego kryzysu, w ramach tego, co się dzieje, rozwierają się też nożyce nienawiści. Dawne niechęci często stają się nienawiściami. Sporo ludzi to podkreśla. Czy to się da zakopać? Jakim kosztem? I to jest oczywiście zachęta do tego, żeby przedstawił pan redaktor próbę scenariusza historii politycznej w Polsce w ciągu najbliższych paru lat. Wie pan, już powiedziałem przed chwilą, że jestem z wykształcenia historykiem, a pan zadaje pytanie do, nie wiem, proroka, do astrologa, astronoma. Nie wiem, bo nie odrzucicie, że na to pytanie odpowiedź nie potrafię. Tak samo jak nikt rozumny by panu nie odpowiedział w dniu przemówienia ministra Beka w Sejmie odrzucił
niemieckie żądania i jak się potoczy historia przez najbliższe 10 lat. Zapytam inaczej w takim razie. Wszyscy wiemy, kto podzielił Polskę. To czy pytanie jest, w jaki sposób ją kleić? To co innego oczywiście. Więc jeśli chodzi o klej, to nie, to ja myślę. Mimo wszystko, to jest jednak, oni się zachowują, nie są tacy może odważnie krytyczni, ale zważywszy, że tam sporo było dziennikarzy otwarcie sympatyzujących z PiS-em, to jak na to oni zachowują i względny obiektywizm, nie mówią na 40-tysięcznym marsz, że przyszła garstka na Warchołu podsuniętych od korytarza tam coś. Więc odsunąć najpierw, a potem to będzie ta dość trudna sztuka budowania Polski bez odwetu. To będzie wyzwanie dla demokracji polskiej. Mnie to przyjdzie łatwiej niż innym, bo ja nawet odpuściłem kierując się tą logiką, oto odpuściłem komunizmu, za co byłem bardzo przez moich kolegów piętnowany, krytykowany i tak dalej, ale nie żałuję tego. Dlatego, że jedna, tak prezydentem był Kwaśniewski, a prezydentem, a premierem Cimoszewicz, to jednak takich cudów z konstytucją nie wyrabiałem, więc ja uważałem, że Polska musi być dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych i że SLD ma takie same prawo do funkcjonowania w demokratycznym porządku, jak wszyscy inni. Natomiast tutaj mamy troszkę sytuację inną, dlatego że niewątpliwie tutaj ci, którzy prawo łamią konstytucjonalną muszą być osądzeni. Osądzeni tymi naszymi pukanami. Każdy będzie to sąd, a nie politycy, nawet nie media. Sąd. Co? Jak znam emocje moich wielu kolegów z KOD-u, to z tym może być kłopot, bo oni są, mówiąc ich językiem, na takim kurwie, że ale trudno, ja już nie pierwszy raz się narażę na cios. Pamiętam, zawsze mnie krytykowano, że spotykam się z Jaruzelskim, ale Jaruzelski zmarł. Teraz moi koledzy, którzy się spotkałem parę razy z Giertychem. Zawsze, ale trochę to jest to, co nam to mówi, że rozmawiać trzeba. Tam gdzie się da. Problem z PiS-em polega na tym, że to nie są, przynajmniej to, co my widzimy z PiS-u i czego słuchamy, to nie są ludzie rozmowy. To są ludzie monologu. Mantra. Wszyscy jakby czytali z jednej karty. Tym jest problem podobny, jaki był z komunistami. Czy z komunistami był możliwy kompromis w sprawie Katynia? Szkoły byłby taki, że
trochę zabili Niemcy, trochę Rosjanie, Rosjanie się sami zabili. I rzeczywiście jest taki problem, jeśli mamy przy Smoleńsku. To jest dla mnie aż nieprawdopodobne. A tam są jednak profesorowie w Warszawie, matematycy podpisywają. Tego nie rozumiem. Rozumiem, że my, historycy, jak pan czy Karol Ozelewski, Stawicki, możemy coś tam pisować, bo ludzie się niekoniecznie popołapią, prawda, bo to jest już tym jarem żarskim, tak? Ale w matematyce to są liczby. No. Tutaj już nawet Kaczyński nie stawił, żeby 2 plus 2 było 5. Takiej możliwości nie ma. Oni to wiedzą. Profesorowie, matematyki, falówki, te puszki jakieś po Coca-Coli, te brzozy, to wszystko. To kompletny idiotyzm. Jak? To jest pytanie, które kiedyś będą dostawali studenci na medycynie kierunek psychiatry. Jak dojrzały człowiek może być paluki i te troszkę sztucznych hernii, nie wiadomo co, mądre w niej nie było. Ja to nie wiem, to tam jest niepojęte i mówimy o kleju, który rzeczywiście jest nam bardzo potrzebny. Bardzo potrzebny. To będzie oczywiście trudny proces z jednej strony wybaczania, z drugiej strony zapominania. Jak śpiewał Janek Pietrzak, dopóki nie zwariował jeszcze. On śpiewał w 81 roku. Było tak, żebym nie położył teraz. Pomożecie, pomożemy, ale wpierw się pośmiejemy. Przebaczycie, przebaczymy, ale wpierw się rozliczymy. Więc rzeczywiście to rozliczenie będzie musiało być. Tyle byli ich nie naśladować. Gdyby nie żyć tą obsesją odwetli, ze którą oni żyją. No to jest ten sposób, jak ja widzę na wyjście z kryzysu. I nie zakładaj, że skoro oni byli przy Kaczyńskim, to w każdej sprawie muszą nie mieć racji. Znaczy, nie zrobię takiego antypisowskiego apartheidu. Wystarczy, że oni stosują apartheid antydemokratyczny. Klejenie będzie o tyle trudne, że rozwieraniu się nożyc niechęci, nienawiści, obojętnie jak nazwać, towarzyszy też inflacja słów. Do niej po stronie PiS jesteśmy przyzwyczajeni, to znaczy już od lat padają te słowa rodzaju Uzbekistanu, rodzaju puczu teraz, prawda, zdrajców Polski, obozu antypolskiego. Czasami my też używamy za ostrych słów. Prawda. Totalitaryzm, zgodzimy się, że to jest za ostre słowo dla tego momentu, ale wobec tego ja chciałbym zapytać teraz w prologu do następnego pytania, jak to nazywać? Czy to już jest autorytaryzm, czy to jest tak, jak pan to określił w jednym z wywiadów, jedwabna dyktatura? Jak to nazwać w tej chwili, żeby nie przestrzelić, nie mówić za ostro? No i drugie pytanie nawiązane do tego, co pan powiedział przed chwilą. Jasne, że vendetta nie jest dobrym rozwiązaniem, ale rozumiem, że delikty konstytucyjne powinny być ukarane przez Trybunał Stanu. Trybunał Stanu, a nie politycy, znaczy sędziowie Trybunału, a nie Petru z Chetyna, Kosiniak-Kamysz, krótko mówiąc, w Polsce po 1989 roku modny stał się takie zawołanie. Musimy rozliczyć komunistów.
Co to znaczy? Znaczy, rozliczyć, co? Będziemy wieszali na plażu defile, czy od tego wypadka się stanie lepsza. No. Z tym problem musi być, ale mnie się nie wydaje, żeby to było niemożliwe. Teraz czy my, jak to nazwać? No, ja sam mam z tym kłopot. Ja unikam słowa faszyzm, ale niewątpliwie pewne tendencje na obrzeżach tego obozu, pewne tendencje faszyzujące, oczywiste są, no ten ksiądz, to jest, to oczywiście ma pewne rzeczy, to nie znając, to jest papowski faszyzm. A no wprost, otwarcie na rozwój do NR-u, o otwarcie z nazwiskami, z cytatami, no jest, o czym mówię. Ja to na dwa sposoby, nazwałem właśnie jedwabna dyktatura, Marek Borowski mówi demokratura. Ja ściągnąłem od Umberto Eco, tak jest wyrzucający zamach stanu. On to mówił o Berlusconi, ale do Kaczyńskiego to pasuje bardziej. No. Trudno tutaj, kościół nie ma, jak powstał faszyzm czy bolszewizm. To też nie miało nazwy. To dopiero z czasem przyzwyczailiśmy się, żeby socjalistyki syntezować bolszewizm. A na pewno to było. Bolszewizm to nie było nic jeszcze. To była bolszewicka partia. Tak samo z faszyzmem. Szukano słów bonapartyzm, cezaryzm. To samo jest dzisiaj. Dopiero za jakiś czas to będzie jakoś nazywane. Kaczyzm, no nie, to już to jest za zbyt komplementujące dla Jarosława, a zbyt okrutne dla kaczyzm. To jedne kaczki były. To prowadzi mnie do następnego pytania. Kwestia wspomnianego tutaj księdza Międlara i tendencji, które się pojawiły. Tendencji, które nas bolą, z którymi KOD, czy ludzie z KOD-em związani, czy przychodzący na demonstrację walczą aktywnie. Ostatnio w Ozorkowie, po pobiciu tam Pakistańczyka, który poszedł kupić w nocy papierosy, został zaatakowany. Po pobiciu Pakistańczyka, który został tam pobity, który obudził się chyba na nowo polski nacjonalizm. To pytanie musi paść, który zaczęto na różne sposoby rehabilitować. Puszczać na salony, to rzeczywiście zaczęło się już znowuż dawno, tak jak właściwie wiele z tych rzeczy, które teraz obserwujemy, zaczęły się dawno. Już kilkanaście lat temu w Radio Maryja mówiono, że XX wiek zrodził trzy zbrodnicze ideologie: nazizm, komunizm i liberalizm. Prawda? Pierwsze negatywne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na temat Trybunału Konstytucyjnego datują się nie na 2015, ale na 2005 rok. Tymczasem jednak teraz nacjonalizm dostał się na salony. To się zaczęło najpierw od dowartościowania pseudokibiców, potem od dopuszczenia reakcji ksenofobicznych, rasistowskich na to, co się dzieje w świecie, czego nie usiłuje się w żaden sposób logiczny ludziom tłumaczyć. Dopuszcza się odpowiedzialność zbiorową. Zdaje się, redaktor z Dort w Rzeczpospolitej postulował, żeby swego czasu już kilkanaście miesięcy temu, żeby prześwietlić pod kątem patriotyzmu polskich Tatarów, no bo oni nadal tkwią przy religii islamskiej. To jest artykuł, który, muszę powiedzieć, zrobił na mnie ogromne negatywne wrażenie. Ale czasami nawet z zupełnie nieoczekiwanych stron, nie z tamtej strony słyszę wypowiedzi o tym, że trzeba odróżnić jakiś dobry nacjonalizm od złego nacjonalizmu. To zdarzyło się i redaktorowi Miecugowowi, i redaktorowi Stankiewiczowi. I teraz próbując zachowywać patriotyzm, i to jest chyba coś, co też jest sukcesem KOD-u, to znaczy to, że ludzie wychodzą pod biało-czerwonymi flagami, nie wstydzą się narodowej symboliki, próbują tłumaczyć, że miłość do narodu także, ale nie tylko miłość do państwa, ale też do narodu, to jest patriotyzm, ale nie nacjonalizm. To jest coś, co jest krokiem, zdaje się, bardzo pozytywnym, ale
Pytanie o polski nacjonalizm, o jego kolejną mutację jest otwarte. Nie tylko w kontekście Jobbiku, ewentualnego polskiego Jobbiku, ale też w kontekście tego, jak spróbować przynajmniej część z reguły młodych ludzi odwieść od tego rodzaju ideologii. Czy jest sens walczyć z polskim nacjonalizmem, czy go zmilczeć i przeczekać? Mi się wydaje, że zasługą KOD-u na początku było to, że KOD otwarcie deklarował swoją i polskość, i patriotyzm. Od początku. To były flagi narodowe, to się był Mazurek do Dąbrowskiego. To była ogromna zasługa KOD-u i przedstawić dzisiaj KOD jako zjawisko antynarodowe, wspierające wrogów Polski, jest po prostu niemożliwe. Znaczy, to trafi do przekonania kogoś, kto jest już przekonany. A to jest kompletnym idiotą. Bo to jest właśnie moim zdaniem ta cała symbolika KOD-u, a jest wspieranie mądrej, bardzo potrzebne, bardzo. Mamy flagi i polski, i europejski. Znaczy, jakby tam jednym z haseł na marszu było, chcemy polski w Unii Europejskiej i to jest nasz patriotyzm, na tym polega, to bardzo mądre. Więc w tym sensie ja myślę, że byłoby fatalne, gdyby te środowiska opozycyjne, antypisowskie wpadły w pułapkę negowania wartości narodowych. To był ogromny błąd. Oczywiście zawsze tak będzie, że jednym będzie bliżej do Piłsudskiego, innym do Witosa, jeszcze innym do Korfantyka, jeszcze innym do Dmowskiego. Ale ważne jest jedno, nie pozwolić sobie tej tradycji patriotycznej zabrać. Natomiast ma pan rację, że istnieje taka pełzająca rehabilitacja, ja bym tak powiedział, nawet więcej niż nacjonalizm. Pełzająca rehabilitacja, bym powiedział, szowinizmu, rasizmu. I to oczywiście znowu to jest ta konstrukcja, której pan wspominał w innym kontekście, jak pan mówił, że oni ciągle mówią ofiara. Jest to zgodne, że oczywiście nikt się nie przyzna do ksenofobii, ale dlaczego ci Niemcy wciąż nam chcą Szczecin zabrać i ziemię zachodnie? Dlaczego ci Ukraińcy nie klęknęli i nie przepraszają nas za Wołyń? Dlaczego ci Litwini nie klękają i nie przepraszają za Ponary? I tak dalej, tego prosimy. O Żydach, którzy takie nieprzyjemne rzeczy mówią, że jak niezwadne było, czy pogrom w Kielcach, to wiadomo, że to bolszewickie prowokacje, wszystko i tak dalej. Więc to jest bardzo niepokojące. To jest bardzo niepokojące również dlatego, że takie rzeczy miło wchodzą w polskie uszy. Ale nie tylko polskie. To jest ten fenomen przynajmniej całego regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Wszędzie jest ten sam schemat, ten sam paradygmat. Teraz jest w Litwie, jest wielka awantura, dlatego że autorka litewska ogłosiła książkę, gdzie opisała udział tej części litewskiej społeczności w mordowaniu Żydów podczas okupacji. Jak to można teraz, kiedy zagrożenie jesteśmy takie, tutaj Rzeszów jest są Litwini, tacy, bo świat ze słowa, to musi prawdę mówić i tak dalej. To samo mamy i w Polsce, ale
to dobrze wchodzi w uszy, że my jesteśmy permanentną ofiarą innych, że my jesteśmy z definicji niewinni, szlachetni ofiary, tylko nam dopuszczają, nam zagrażają, na nas wykluczają. To jest problem tym większy, że rzeczywiście w skandynawskich latach profesor Manteuffel powiedział o podręcznikach do historii. One to są takie możliwe, jakby były pisane przez cudzoziemca niechętnego Polsce. Otóż coś wtedy w tym było, że jakby wtedy skonfiskowano Polakom prawo do dumy z własnej historii, jeżeli to nie była duma bolszewicka. Więc wolno było być dumnym z gardii ludowej, z armii ludowej, z Dzierżyńskiego, z Marzewskiego, ale nie wolno było być dumnym z Monte Cassino. Całych szeregów i tak dalej. I tutaj też trzeba być delikatnym, dlatego że wielu ludzi ma jakby tamto w pamięci. I ciągle to jest jakby taka otwarta rana, że to co w twoim życiu było najszlachetniejsze, no i tytułem dum, że być w AK, powiedzmy. To później nie mogę tego się przyznać, no to groziło prześladowaniem, dyskryminacją i tak dalej. No i to zapamiętaj, że ktoś dzisiaj coś mówi niedobrego, to jest AK, jak to, każdy wie, że trzeba powiedzieć, że to dobre i niedobre. To może wytwarzać wrażenie, że to godzi w twoją nacjonalną identyfikację. To samo. Nacjonalizm sączy się chyba dobrze w uszy w tej chwili nie tylko już. Kościół hiszpański ewoluował od oficjalnej religii państwowej w epoce frankizmu do aprobaty porządku demokratycznego. Polski Kościół natomiast po skutecznej walce o wolność, którą wspierał swym autorytetem, przeszedł zdominowany przez retorykę integrystów do języka krucjaty antyliberalnej i upartego kwestionowania reguł porządku demokratycznego. Wbrew filozofii Watykanum Secundum, integryści stworzyli wrażenie, że Kościół Polski stał się stroną w konflikcie politycznym, udzielając wyrazistego wsparcia formacjom klerykalnym, szowinistycznym, antyliberalnym. Z łódzkiej ambony katedralnej padało już parokrotnie w zeszłym roku słowo lewactwo. No i teraz jak po 20 latach ten obraz się zmienia? Czy był Watykanum Secundum się ulotnił zupełnie? Tak, to w takich chwilach, jak ja słyszę, mówię, ale ty prorokowałeś, ja mówię, żeby się moje słowo w gówno zamieniło. Po prostu ja to pisałem z taką jeszcze nadzieją, że może jakoś to trafi. Ale to trafiło oczywiście, ale to bardzo niewiele. Miałem wiele rozmów z biskupami, dobrych rozmów, ale to są ci biskupi, są w mniejszości, którzy cicho siedzą. Natomiast wasz biskup łódzki, ale kiedy się mną zajął, to był jeszcze łódzki. Powiedział coś tak zdumiewającego, że spod jakiegoś mojego artykułu w krytyce w Polsce stało się całe zło, jakie się stało. I to jest człowiek, który się filozofią, lewinasem, spotkaniem z innym, no w ogóle niepojęty to jest. Niepojęty. Ja oczywiście dalej uważam, że
chrześcijaństwo i religią wspaniałą. Natomiast jestem zdania, że nasz Kościół znalazł się w największym kryzysie w swojej historii od czasu reformacji. To po prostu jest tak powrót do katolicyzmu kompletnie archaicznego, przedsoborowego, to jest zerwanie z duchem Jana Pawła II, zerwanie z duchem arcybiskupa Żyzińskiego, Tischnera, Tygodnika Powszechnego, Tuturowicza i tak dalej. To jest inny duch, to jest to, co w Hiszpanii nazywano nacjonal katolicyzm. Czyli jakiś taki nacjonal katolicyzm, który jest ideologią antydemokratyczną, autorytarną, nietolerancyjną. No jeżeli jeden z wielkich, który się ojciec Rydzy, mówił, że rządy Platformy to jest dążenie do fizycznego wyniszczenia narodu polskiego, znaczy tutaj już mamy do czynienia z jednej strony z patologią nienawiści, a z drugiej strony z domem wariatów, nic wariatów nie ujmują. No właśnie, więc w tym sensie ja uważam, że to może być dla Polski bardzo niebezpieczne, dlatego że w Polsce się może powtórzyć to, co się dzieje w Hiszpanii, w Portugalii, w Irlandii nawet, że autorytet, siła, siły moralnej, duchowej się gwałtownie załamał, a Polska nie ma tradycji dzisiaj silnej etyki laickiej, która może funkcjonować zbiorowo. W Polsce etyką zbiorową było chrześcijaństwo, duch Ewangelii. Ale dziś zamiast Ewangelii mamy radio Maria i telewizję Trwam. Uchowaj, Panie Boże, tej pobożności, co biskup Ignacy Krasicki. Spróbujmy w takim razie skończyć optymistycznie. Poszukajmy optymizmu najpierw, na pewno się do panu redaktorowi uda, tam gdzie właściwie większość zdarzeń była ostatnio pesymistyczna i to najczęściej właśnie tą niewielką większością. W polityce międzynarodowej. Ja chciałbym o jednej rzeczy, jedną rzecz spróbować znaleźć. Jestem ciekaw, co pan o tym sądzi. Ukraina pierwszy raz od kilkuset lat patrzy na zachód, nie na wschód. Czy to jest coś, co jeszcze możemy wykorzystać pozytywnie? O ile oczywiście minister spraw zagranicznych nie będzie zajęty negocjacjami z San Escobar. Czy w ostatnim był zajęty przez pewien czas budżetu? Czy jesteśmy w stanie coś, co tak bliskie jest ideom biedrójciowskim? Czy ideom szerszych kręgów intelektualnych Polski? Czy jesteśmy w stanie to wykorzystać, czy właśnie przegapiliśmy tę szansę ostateczną? Jako historyk, pan świetnie wie, panie doktorze, że nigdy nic nie jest ostatecznym. Ostatecznie ma tylko ze świata zejść, a wszystko jest nieostateczne. Natomiast jeśli chodzi o te jasne sygnały, no cóż, w Słowacji wybory prezydenckie wygrał prezydent Kiszka. Nasz prezydent miał 1/10 rozumu i przyzwoitości prezydenta Słowacji w innym kraju. W innym kraju, bo to jest super. Chociaż to jest poza polityki. On tak trafił do polityki, jak większość ludzi z KOD-u. Na tym polega fenomen KOD-u, że to nie są zawodowi politycy.
są ludzie, którzy chcą żyć lepszy, uczciwy Polsce. Teraz. Drugi taki sygnał pozytywny to jest Rumunia. Prezydentem został Niemiec. Nie Rumunii pytali moi koledzy. Proszę, w Polsce mógłby Niemiec prezydentem został, mówię nie. Prędzej żyć. Wreszcie Austria. No jednak ten skrajnie prawicowy Pfeffer ten wybory przegrał. Są też takie sygnały. Jeśli chodzi o Ukrainę. To oczywiście Ukraina jest w sytuacji bardzo trudnej. Oczywiście tam te wpływy Rosji imperialnie ogromne. Jest zgody kulturalne takie owakie. Ale faktem jest, że rzeczywiście na Ukrainie zwycięża to przekonanie, że szacunek za. A teraz jest pytanie numer jeden. Czym będzie Zachód za 3 lata, czy za 4 lata? To jest pytanie dla nas najważniejsze. Dlatego, że jeżeli w Ukrainie nie będzie pozytywnego scenariusza tak długo, jak długo Rosja będzie w łapach Putina i jego opryszliny. Z kolei to, co się stało w Ameryce, to jest prezent dla Putina, który on dostał po prostu na talerzu. Nic nie robił. Po prostu spadło. Ile by on nie robił przez te Wikileaksy i hakerów, a Amerykanie zwariowali, że głosują takiego pajasa. I wreszcie ja byłem pod ogromnym wrażeniem zawsze tego scenariusza wschodniego Jerzego Giedroycia. Zawsze był ogromny wrażenie. On miał niesłychanie wyobraźnię i wtedy, kiedy nikt nie brał serio. Stefan Sielecka się zakładać z nim w ogóle i tak dalej. Giedroyc miał rację. Znaczy, że rzeczywiście on poprawnie wyczuł tętno historii. Jak teraz będzie, jak będzie studentem, nie wiem, może cofnąć rzeczywiście, ale ja wiem, że jakkolwiek to się potoczy, to jeżeli w Polsce zwycięży dyskurs ksenofobiczny, szowinistyczny, wrogi do sąsiadu, to Polska sama sobie strzeli w stopę. Ja pamiętam, co powiedziałem na koniec, panie doktorze, co będzie? No nie wiemy tego. Ale jedno wiemy na pewno, że coś się tak zależy od nas samych. I mój szef zawsze mi mówił tak. Mój szef, czyli Antoni Słoniński, zawsze mi mówił tak. Adasiu, tak. Jest pan w jakiejś sytuacji, że pan do końca nie rozumie, bo pan nie ma dostatecznych informacji. W związku z tym pan nie bardzo wie, jak ma się ma zachować, to wtedy na wszelki wypadek niech pan się zachowa jak porządny człowiek. I tego sobie nie dajmy się zaburzą, nie dajmy się klantom, nie dajmy się nienawistnikom. Róbmy swoje drugi, róbmy dobrą panią Polską. Mówimy. Szanowni Państwo, Przewodnicząca Rada Ministrów.
człowiekiem Solidarności. Ja też byłem człowiekiem Solidarności. Należymy do tej starej Solidarności. Ponieważ pan był, był pan kiedyś też w więzieniu, siedział pan za Solidarność. Był pan w czasie stanu wojennego też w więzieniu. My wtedy w Niemczech, ja wyjechałem z Polski w 1988 roku, w lutym. Przebywam w Niemczech do tej pory. W 1983 roku powstał plakat w Niemczech, gdzie zbieraliśmy pieniądze dla was, ludzi Solidarności, i później przekazywaliśmy te pieniądze, ponieważ ludzie internowani mieli tak samo rodziny, mieli tak samo swoich członków rodzin, których musieli utrzymywać. Myśmy te pieniądze zbierali i wam wysyłali. To jest plakat, który powstał w 1983 roku. To jest relikwia. Ludzie, ten plakat ma 33 lata i chciałem to panu przekazać. Freiheit für Polen, Freiheit für Europa, stan wojenny, tutaj data jest i Hilfsaktion w Bonn. To był 1983 rok. Dziękuję. Koderzy, bardzo proszę, żeby pan nie tylko przyjął, ale jeszcze zajrzał do środka. Bo jest coś specjalnego, łódzkiego. I oczywiście prosimy o przymierzenie. A tu jest taki maleńki tomik z satyrycznymi obrazkami, które powstają w Łodzi. Jakiś drobny gadżecik.